nazywam się Monika Komorowska. A ja Miłosz Błażejewski. Witamy Państwa w programie News TV. Na początek nasze reporterki opowiedzą Państwu o tajemniczym zaginięciu osób z książek. Miejscem tych zaginięć jest stary, opuszczony dom. W nocy z 26 na 27 grudnia ubiegłego roku w okolicy starego domu w książkach znaleziono zwłoki Krystyny Wiołek. Śledztwo prowadzi Krzysztof Rutkowski. Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na informację od detektywa. Minęło kilka dni, a detektyw nie dawał znaku życia. Policja także go nie znalazła. Z każdym dniem ginęło coraz więcej osób, ciekawych śmierci detektywa i starej kobiety. Przeżyła pani całe to zdarzenie. Proszę o tym krótko opowiedzieć. No to była straszna sytuacja. Poszłam do tego domu z ciekawości, kiedy usłyszałam o pierwszym morderstwie, ale nie dowierzałam. Ale zobaczyłam mężczyznę, był ogolony na łyso, był przerażający, jego oczy były zakrwawione. Miał takie popękane, czerwone żyły. No i szybko uciekłam, poszłam do domu, już nie zdążył mnie dogonić, a poza tym też nie chciał się ujawnić, tak podejrzewam. Chciał dalej zabijać. Jak się pani czuje po całym tym zdarzeniu? No czuję się nieciekawie. Parę tygodni po zdarzeniu trafiłam do ośrodka psychiatrycznego w Świeciu i tam naprawdę bardzo mi pomogli, no ale do tej pory nie mogę się otrząsnąć. Jeszcze nadal przyjeżdża do mnie pani doktor, która rozmawia ze mną, także dzwoni do mnie, no i rodzina mnie wspiera, ale nie jest jeszcze wszystko w porządku. Cały czas się boję, myślę, że ktoś mnie śledzi. Jest naprawdę nieciekawie. Po kilku tygodniach postanowiliśmy udać się na miejsce wypadku. Panowała tam okropna atmosfera. Zaczął wiać chłodny wiatr. Dało się słyszeć głosy, które nie wiadomo skąd dochodziły. Były to duchy zamordowanych osób. Krzyczały, że w pobliżu jest groźny morderca. To on ich zamordował. Człowiek był coraz bliżej nas. Próbował się nas pozbyć. W ostatniej chwili wszyscy chwycili ostre narzędzia i zabili mordercę, który celował w nas pistoletem. Nie było innego wyjścia. Po chwili przyjechała policja. Okazało się, że morderca był psychicznie chory. Odpłacał się wszystkim, ponieważ grupa wandali zamordowała jego rodzinę. Po jakimś czasie odbył się pogrzeb zamordowanych osób. Wszyscy z żalem i rozpaczą pożegnali ofiary morderstwa. W tej chwili w planach jest zburzenie starego domu. Krąży legenda, że duchy zamordowanych osób już zawsze będą czuwać nad miejscem swojej śmierci. Przepraszam pani Fiołek. Jak pani przeżyła śmierć siostry? Jak pani myśli? Przecież wszyscy doskonale wiedzą, że byliśmy bardzo zrute, więc jestem zgotana i bardzo się przeżywam. Dobra, czy znała pani sprawcę? Tak. Spodziewałam się, że jest zdolny do takiego czynu. Przepraszam. Dobrze, dziękuję. A teraz czas na wiadomości sportowe. Mistrzostwa Europy, które odbyły się w Serbii, wygrali Duńczycy. Polacy zajęli 9. miejsce. Za 2 miesiące mają szansę powalczyć o igrzyska. Triumfatorzy Mistrzostw Europy pokonali Serbów. Wygrali wynikiem 21-19. Dzięki temu drużyna Bogdana Wenty za 2 miesiące będzie walczyć o kwalifikacje do igrzysk. Mecze odbywały się w 4 serbskich miastach, między innymi w Belgradzie. O zwycięstwo walczyło 16 zespołów narodowych. 3 z nich uzyskało awans. Po rozegranych kwalifikacjach grupowych wygrała Dania. Czy czujecie się rozczarowani wynikiem, którym osiągnęliście? Nie czujemy się rozczarowani, ponieważ sami sobie na niego zapracowaliśmy i będziemy się starać o igrzyska. Bardzo nas zestresowaliście, ponieważ w niektórych meczach przegrywaliście po pierwszych połowach, przegrywaliście nawet 11 bramkami. Co was zmotywowało, żeby odrobić te straty? Zmotywowała nas myśl, że możemy uszczęśliwić miliony Polaków. Młodzież z gminy Książki udała się do pana wójta, by zadać mu parę pytań. Zobaczmy, jak przebiegło spotkanie. Witam państwa, witam panu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy wójta gminy, pana Jerzego Pelczyna. Panie wójcie, proszę nam powiedzieć, od ilu lat pracuje pan w gminie? W gminie pracuję od 90 roku, czyli jest 21 lat. Za dużo śniegu. Jak wygląda sytuacja z odśnieżeniem? Wszystkie drogi są przejezdne, odśnieżaliśmy, także w bieżącym roku nie ma problemu z odśnieżaniem dróg. Często słyszy pan skargi na wojsko? Czy zamierza pan zbudować nowego orytka?
będzie budowane boisko wielofunkcyjne, nie orli, bardziej przyjazne dla nas i mniej kosztowne w utrzymaniu, a spełniało będzie więcej funkcji niż orli. Co Pana zdaniem można zmienić w książkach? Co można zmienić? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, natomiast na pewno trzeba wszystko robić, żeby ludzie bardziej serdecznie byli dla siebie wspólnie. Mamy Gołki dla zabaw. Jakie atrakcje jeszcze czekają na mieszkańców? No, poza Gminnym Ośrodkiem Kultury, atrakcjami takimi są istotnymi dla mieszkańców, to są różnego rodzaju festyny, dożynki i tym podobne. Natomiast dla dzieci szkolnych, dla młodzieży, to wyróżniający są się w nagrodę wójta wyjeżdżają na wycieczkę za granicę. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Polcyn. Dziękuję za uwagę. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy na pogodę. Zapraszamy na pogodę! A teraz zapowiem pogodę. Dziś na Pomorzu będzie dosyć ciepło. W Szczecinie minus 3 stopnie, dużo opadło śniegu i deszczu. W Gdańsku będzie minus 13 stopni i dużo zasp oraz może być ślisko na drogach. W Poznaniu będzie 0 stopni Celsjusza i minimalne opady śniegu. W Książkach minus 15 stopni Celsjusza i dużo zasp. Może być ślisko na drogach, natomiast w Wrześniu minus 25 stopni Celsjusza i spore opady śniegu. I to już będzie ostatnia okazja na kulik, więc dzieci proście swoich rodziców. Pogodę przygotowała Julia Kalinowska.